Hejka, kochani, zobaczcie, wczoraj przylecieliśmy, a dzisiaj już na wieczór jestem nad moim morzem. Tak mi brakowało tego świeżego powietrza i powiem wam, że jest dzisiaj pięknie. Która jest godzinka? Już wam mówię. 20. I zobaczcie morze, jestem taka podjarana, przyjechałam właśnie powdychać świeżego powietrza. A jak tam u was mija weekendzik? Dajcie znać. Kochani, wczoraj już nic nie robiliśmy, tylko był taki szybki spacer nad morzem i wiecie co? Nawdychaliśmy się tego jodu, no i poszliśmy spać. A dzisiaj przychodzę do was jeszcze tak na szybko, mamy też piękną pogodę, z prezentami, jakie dostałam właśnie od siostry. No i oczywiście będą same kosmetyki. I tak, lecimy. Pierwsze co, to mam tutaj taką fajną giełkę do ciała. To jest taka kokosowa nie pianka, tylko mgiełka. Ona, powiem wam, że bezalkoholowa formuła została wzbogacona kwasem hialuronowym, który odpowiada za nawilżenie i komfort skóry. I powiem wam, że raz sobie użyłam, bardzo fajne nawilżenie, bardzo ładnie pachnie i ma takie fajne drobinki. I powiem wam, że bardzo fajna mgiełka, ja już ją użyłam, tak fajnie odświeża ciało i bardzo ładnie połyskują te, ja wam tutaj pokażę. O, widzicie, tak, posmaruję skórę, ale piękny zapach kokosa i tak się delikatnie, gdzieniegdzie widać, że się tak gdzieniegdzie właśnie mieni, ale jest bardzo fajnie nawilżająca, bardzo fajna mgiełka. Dziękuję, Edytko. Później kolejną rzeczą mam z Ziai produkt, jakaś nowość, ananasowy trening skóry energetyzująco nawadniająca mgiełka do ciała z kofeiną, produkt wegański. Ja sobie zakupiłam z tego właśnie, kochane, te sera do twarzy i do szyi z kofeiną polecane przez Anitkę, będę testować, a tutaj mam taką mgiełkę do ciała z kofeiną, też fajny produkt. Następna rzecz to jest maseczka koreańska z ogórka, fajnie. I tutaj mam, wiecie co, dwa fajne produkty z tej fajnej, drogiej firmy Mary Kay. Ja wam kiedyś wspominałam, że to jest bardzo fajna, a chyba amerykańska, tak, marka kosmetyczna. Oni mają bardzo fajne produkty, no i tylko, że bardzo drogie. I ja mam z tego chyba taką maskę czarną do oczyszczania twarzy, tak. To sobie tylko jeden taki produkt zakupiłam, a tutaj mam głęboko oczyszczający żel. Ten przezroczysty, lekki preparat myjący szybko zmienia się w delikatną pianę i oczyszcza skórę. Będzie jako taka pianka do mycia twarzy. Duży produkt, jaką tu mamy pojemność, 127 gramów. I wam wyjmę na chwilkę. O, tak się prezentuje. Ja, tak jak wam mówiłam, te produkty Mary Kay, one są świetne, ale są drogie. Siostra moja ma całą kolekcję, no fajnie. I podkłady mają, i przeróżne rzeczy, i właśnie polecam wam, żebyście sobie zerknęły na właśnie te produkty z tej firmy Mary Kay. To mamy taki żel do mycia twarzy, takie jakby piance, tutaj jak czytałam. I teraz co ja tutaj mam? Peeling energetyzujący dla wszystkich typów skóry, beztłuszczowy, nie zawiera, nie zatyka porów, odpowiedni dla skóry wrażliwej, przebadany dermatologicznie. O, bardzo fajny produkt. No i tutaj wam szybciutko tak otworzę i tak się prezentuje. No i fajnie, będzie testowanko, będzie pielęgnacja i będzie pięknie. No dobra, to ja na razie już, kochani, lecę. Jeszcze później może się do was odezwę, bo będę chciała wam wspomnieć na temat bardzo fajnego. Kolagen to jest suplement? Tak, to jest suplement, ale to się odezwę do was później, jak wrócę, bo teraz lecę korzystać z pięknej pogody. I wam też, jak macie piękną pogodę, radzę, żebyście sobie poszli na jakiś fajny spacerek, dotlenić się, no i żeby było fajnie, miło i żeby było fajne samopoczucie. Dobra, to ja lecę i będę się odzywać do was później. Ja już wróciłam, kochani.
I tak jak mówiłam, chciałam Wam wspomnieć o fajnym suplemencie. Nie wiem, czy tam ogólnie jak jest u Was, czy co suplementujecie i czy suplementujecie ogólnie kolagen. Ja zaczęłam suplementować już jakiś czas temu. Zawsze sobie próbuję różnego rodzaju z różnych firm kolagen. Wcześniej miałam takie szoty do picia, no i teraz sobie zakupiłam taki oto kolagen Yango. Tak, Yango. Tu mamy pół litra w opakowaniu i mamy tak: włosy, skóra, paznokcie, kolagen, biotyna, MSM, kwas hialuronowy, koenzym Q10. Naturalny smak pomarańczy i powiem Wam, że tutaj jeszcze jest napisane: witamina A wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry, miedź wspiera pielęgnację włosów, cynk wzmacnia płytkę paznokci. Ja powiem Wam, że ogólnie kupiłam sobie ten kolagen, bo chciałam sobie coś zakupić do pielęgnacji włosów, bo mi tak zaczęły strasznie włosy wychodzić jakiś czas temu. I powiem Wam, że piję już ten kolagen, będzie 3 tygodnie chyba, tak, po 15 ml to mam miareczkę i sobie odmierzam i później popijam wodą i powiem Wam, że włosy mi prawie w ogóle nie wypadają, a kolagen zaczęłam używać jakiś czas temu, bo rozmawiałam też z moim właśnie partnerem, no i stwierdziliśmy, on też jakiś tam kolagen coś tam wcześniej używał, ale ja mówię, wezmę sobie, zacznę używać szoty i ogólnie kolagen na skórę, tak, i kolagen po 25 roku życia już właśnie zaczyna zanikać i w ten sposób powstają zmarszczki nasze. I co Wam chciałam powiedzieć, fajny jest ten kolagen, polecił mi Pan w takim sklepie ze zdrową żywnością, tam mają też wszelkiego rodzaju właśnie suplementy, zdrową żywność, kosmetyki takie organiczne, naturalne, bardzo, bardzo fajnie i zaopatrzony sklepik. I tutaj mają dość bogaty, widzicie, skład, bardzo fajny i tak jak mówiłam, dziennie wypijamy 15 ml tego. No i co, kochane, dajcie znać, czy Wy używacie jakieś kolageny, czy coś polecacie. Ja tak jak wcześniej mówiłam, używałam takich szotów. To jest takie skoncentrowane i bardzo fajny taki pomarańczowy właśnie smak. I tak Wam tutaj zbliżę, zobaczcie sobie, możecie sobie poszukać i bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli macie osłabione właśnie włosy i na skórę świetnie działa. No ja tam na paznokcie nigdy nie narzekałam, że jakiś miałam tam problem, ale właśnie skóra, znaczy włosy to masakra. Ja zawsze miałam tak dużo włosów i powiem Wam, nie wiem od czego to, może też z wiekiem, a ja też miałam problemy zdrowotne. Kiedyś Wam wspominałam, może kiedyś nagram ten film, już mija dość długo czasu od tego mojego zabiegu. No i co? I na razie jeszcze tak się nie czuję na siłach, żeby o tym mówić. Dobra, to Wam polecam ten kolagen. Dajcie mi znać, czy Wy używacie jakiś kolagen. Może coś polecicie. Znowu jak będę w Polsce, może coś kupię, bo przez internet to Wam powiem, że nie wiem sama, czy tak, wiecie, kupować. Najlepiej coś z polecenia, jak ktoś coś poleci, a Pan właśnie w sklepie polecał, bo miałam sobie kupić samą taką butlę kolagenu, ale tutaj, ale Pan mi mówi, ja mówiłam i na włosy, i na skórę, i na wszystko, no to mi polecił właśnie taki, on mówił, że to jest typowo właśnie dla kobiet. Na przykład jest witamina B7 5000, tak Wam jeszcze zerknę z tych takich najwięcej, hydrolizat kolagenu 1000 mg, to zobaczcie, jakie tutaj są jednostki, to jest coś, powiem Wam, super, bardzo, tu mamy tak, później miedź 500 i witaminka A 800 jednostek, no świetny, bardzo fajny skład, bardzo Wam, dziewczyny, polecam, właśnie mówię, przyjadę z Polski, to Wam od razu to pokażę i dzisiaj sobie jeszcze przy takich zakupach, zrobiliśmy większe zakupy, ale no co, na razie nie będę Wam tak nagrywać, bo nie mam jak, no i chciałam Wam tylko pokazać, że kupiłam sobie z tej półki, znalazłam w Tesco właśnie matcha, to mamy herbatka zielona, ją się parzy tam 3 do 5 minut, macie w takich pojedynczych
pojedynczych. Saszetka, ja już z tej póki kiedyś coś kupowałam. Jakieś inne chyba, na uspokojenie chyba był rumianek z czymś i jeszcze było chyba imbir, też na takiej rozgrzewające, ale one mają... Drogie są te herbatki, bo wychodzi tam chyba ponad 13 zł, tak jak na polskie, czy 14. No ale dobra, spróbujemy tą pukę. Właśnie teraz ją piję. Zrobiłam sobie z mlekiem owsianym. Dajcie znać, co tam, kochane, u Was. I jak z tym, powiedzcie mi jeszcze raz, z tym kolagenem. Czy coś używacie? Jak nie, no to Wam szczerze polecam, żebyście zaczęły sobie suplementować, bo naprawdę skóra Wam po prostu się odwdzięczy za to. No i co? I pozdrawiam Was serdecznie. Światło mam tutaj już, kochane, ciemne, bo powiem Wam, że wiatr taki nadszedł i bardzo ciemne chmury właśnie idą już. No i co? Będę kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję, że jesteście. No i trzymajcie się. Do następnego. Pa!